Witam w kolejnym odcinku. Ostatnio tutaj jeden chłopak napisał mi komentarz. Krzysiek, podaj jedną cechę taką charakterystyczną dla kobiety, która jest toksyczna, która może mieć gdzieś tam nierówno pod sufitem i być niebezpieczna w związku. Więc jakbym miał wymienić jedną taką cechę, bo oczywiście to jest szereg cech, już też opisywałem Wam w innych materiałach, jak takie kobiety się mogą zachowywać, to byłaby to zbytnia roszczeniowość wobec faceta. Jeśli kobieta cały czas buduje w tobie poczucie winy, że jesteś za mało zaradny, że za mało zarabiasz, że źle rozmawiasz z jej znajomymi, że robisz w pracy złą robotę, że źle wbudowałeś dom, że źle malujesz ściany. O wszystko się czepia i jest tego zbyt dużo, bo w mniejszej ilości to każda kobieta będzie tam wyrażała swoją krytykę wobec ciebie albo nie, ale jeśli jest tego zbyt dużo, no to masz do czynienia z kobietą toksyczną. I naprawdę w tym momencie warto się zastanowić, czy dalej z taką kobietą być. Ostatnio rozmawiałem z kursantem, który mi narzekał właśnie, że dziewczyna cały czas mu mówiła, że jest zły, że ma słabą pracę, że samochód mógłby sobie lepszy kupić, że w ogóle jej znajomi sobie lepiej radzą. Wszystko praktycznie na nie, że on jest B, że jest beznadziejny, że nie potrafi rozmawiać z ludźmi, że zawsze jak idą do lekarza z dzieckiem, to ona musi przejmować inicjatywę, to ona musi rozmawiać. Wszystko właściwie na nie, że ten gość jest beznadziejny i kiepski, chociaż taki nie był, tak? Był fajnym, pozytywnym, uśmiechniętym facetem. Więc zwróć na to uwagę, jeśli kobiety tego typu jaja ci robią już na początku i ta roszczeniowość jest wszechobecna, marudzenie, nie przyjechałeś do mnie, nie kochasz mnie, jest tego bardzo dużo na początku w relacji, to naprawdę warto się zastanowić, czy kontynuować z tą panią, bo może się okazać, że dziewczyna po prostu jest toksyczna i już to widać na początku. Ostatnio ci opowiadałem o samotnych matkach z dziećmi. Też warto wziąć to pod uwagę, że takie kobiety często są bardziej zdesperowane, bo część facetów po prostu nie chce się z takimi dziewczynami spotykać ze względu na dziecko. Niektórzy twierdzą, no tak, ale ja poznam dziecko takiej dziewczyny, wszystko będzie spoko. Słuchaj, będzie spoko, jak nie zaczniesz pakować kasy w nie swoje dziecko, jak nie urodzi się twoje dziecko, jak nie przyjdzie ojciec tego dziecka, jak mamusia nie będzie powodowała na tobie frustracji, nerwów, bo się synek czy tam córka rozchorowała. To naprawdę jest istotne, żeby zrozumieć temat od takiej strony, że ucinasz toksyczne relacje i robisz to w niezachwiany sposób. Nie możesz się zastanawiać, że dziewczyna jest roszczeniowa, ale dasz jej jeszcze szansę, bo może ten Krzysiek z YouTube'a to on nie wie, co mówi. Kolego, wiem doskonale, co mówię, bo przerobiłem tysiące takich przypadków. Jeśli kobieta w znacznym stopniu jest roszczeniowa, poniża cię, chce cię zmieniać na początku, o wszystko się czepiał, byle pierdoły, naprawdę daj sobie spokój i znajdź sobie normalną dziewczynę, która ma poukładane w głowie, która nie chce cię odciąć od świata zewnętrznego, która zgadza się na twoje pasje, być może masz jakieś hobby, nie wiem, samochody naprawiasz stare czy coś takiego. Zajmij się też swoim hobby. Masz do tego pełne prawo. To nie jest tak, że poznałeś kobietę i masz dla niej poświęcać całe życie, a niektórzy z was myślą, że tak trzeba robić, bo poznali jedną dziewczynę. Naucz się tego, a zobaczysz, że twoje życie się zmieni. Dzięki za uwagę. Jak się podoba, łapka do góry, subskrybuj kanał. Przypominam, że do czwartku do północy 75% tanie moje materiały, nowe materiały, totalną przemianę dodałem. Także zobacz sobie, skorzystaj, bo w czwartek o północy kasuję tą stronę. Cześć!